Yeah.
capo pienso pure Oh,
Bogiem pośpieszajcie, przywitać Pana. Ten prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Yeah.
Girl, I need you to be there. I'm so proud.
A do jakejś my tu chalupy wesir
do jakiej chałupy weszli, nic nie uważamy. Żebyśmy śpiewali kolędy, żebyśmy śpiewali, uprzejmie nas prosi. Zabiera i wraca do domu. Tę noc pragnę wam powiedzieć dobrą nowinę. Tę dobrą nowinę o północy rozgłosicie sami, kiedy zgromadzicie się na pasterkę, kiedy kapłani w swoich parafiach, w swoich kościołach rozpoczną mszę świętą. Rozniesie się szeroko ta dobra, betlejemska nowina głosem kolędy. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze. Kiedyś były te słowa powiedziane do pasterzy betlejemskich. Dzisiaj niech będą powiedziane do nas wszystkich, do każdego. Wieczór wigilijny był zawsze dla nas, Polaków, dniem szczególnej wspólnoty. Nie tylko w każdej rodzinie, ale także w tej wielkiej rodzinie, którą stanowimy wszyscy. W tej rodzinie, którą jest nasza ojczyzna. Dzisiejszy wieczór razem z wami modlę się za naszą wspólną ojczyznę. Modląc się, polecam Chrystusowi, polecam Jego Matce. To wszystko, co się dokonało i co się dokonuje w Polsce, to szczególne dzieło. Dzieło jedności,
dzieło pokoju, wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Dzieło nie skierowane przeciwko nikomu, nie przeciw, ale dla odbudowy, dla odnowy, ażeby wszyscy mogli w niej pełniej uczestniczyć, ażeby wszyscy mogli się w niej czuć podmiotem z myślą o tym. Łamię się tym wigilijnym opłatkiem, całą naszą wielką, ojczystą wspólnotą i życzę, ażeby tym poczynaniom towarzyszył nadal ład, wzajemne poszanowanie, żeby towarzyszyła im łaska, pokoju, od wewnątrz i od zewnątrz. I żeby w ten sposób to dzieło rozpoczęte mogło się dokonywać. Drodzy bracia i siostry, łamię się z wami tym wigilijnym opłatkiem i składam te życzenia, składam je tak, jak one są wypisane w moim sercu, a także idąc za tym zapisem, który jest w sercu każdego z was, w sercu naszej umiłowanej Ojczyzny. Pragnę zakończyć to niezwykłe spotkanie z wami, dołączając pozdrowienie dla wszystkich bez wyjątku. A teraz jako ostatnie słowo tego spotkania z papieżem waszym rodakiem. Przyjmijcie jeszcze błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.